Tylko pamiętaj jedno. Jesteś pierwszą i ostatnią osobą, która zobaczy moją twarz. Poczekaj. To ta blizna, która ci się nie zagoiła? Chodzi ci o tą na prawym policzku? Niestety tak. Pamiętaj. Z chustą czy bez, to ta sama osoba. Wszystko będzie dobrze, Josh. Pomogę ci. I muszę szczerze powiedzieć... Także masz ładne oczy. Boże, ale się boję. A co ja mam powiedzieć, Brian? Ja się co najmniej zabezpieczałam, a Clemens? Ni chuja nic nie zrobił. Ale też pewnej części jesteś winna. No to żeś kurwa pocieszyła. Posłuchaj, okej. Nie będę ci zabraniała współżycia, bo twoją matką nie jestem, ale pamiętaj, że to robimy tylko na wszelki wypadek. Tori, czas minął. Cholera, jeszcze nigdy w życiu się tak nie bałam. Tori, jeżeli nie chcesz sprawdzać, to nie rób tego na siłę. Brian? Ja jestem w ciąży. Co? Dwie kreski. O ja pierdolę. Uważałam Clemensa za swojego przyjaciela. Nawet prawie za chłopaka. Teraz nie chcę go znać nawet. Alice, proszę, odbierz, proszę. Niech się nie włącza poczta. Cześć, to ja, Alice Smith. Nie mogę teraz odebrać. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. Alice, co się z tobą dzieje? Byłam już kilkakrotnie u ciebie w domu. W ogóle nie otwierasz drzwi. Pocałowałam tylko klamkę, a tym bardziej nie daję znaku życia z telefonu komórkowego. Wyjechałaś gdzieś? No, z tym jakbyś wyjechała, to byś mnie o tym poinformowała. Posłuchaj, jeżeli do wieczora mi dzisiaj nie oddzwonisz, to ja idę zgłosić twoje zaginięcie na policję, rozumiesz? Cholera jasna, oby nic się z nią poważnego nie stało. Alarm? To dziwne, przecież tutaj kompletnie nikogo nie ma. Co to było? Spokojnie, Alice, to tylko burza. Nie masz czym się przejmować. Wiesz co, zaczynam się troszeczkę martwić o ciocię Lindę. Nie miałam z nią kompletnie żadnego kontaktu. Wiadomość z ostatniej chwili. Tragiczny wypadek w Oxford. W wyniku zdarzenia kobieta została ranna. Do wypadku doszło w godzinach porannych na ulicy Długiej. To tam zamaskowany mężczyzna zaatakował 35-letnią Lindę S. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik chciał okraść młodą kobietę, ewentualnie ją uprowadzić. Policja poszukuje dalszych śladów, jakie mógł pozostawić zamaskowany mężczyzna. Powiedziała aspirant sztabowa Hayden Jefferson.
A potem było taki wielki pik i wielki wybuch. Serio tak było? Będę musiał pokazać ci ten film. I to koniecznie. Ej, słuchaj, Josh, dobrze, że nie śpisz. Co jest, stary? Dokładnie w Oxford została zaatakowana jakaś kobieta w domu. Wyglądała mi na jakąś trzydziestkę. Oxford, to w sumie niedaleko nas, jakieś 15 minut drogi Lace, stąd. Mam takie jedno pytanie. Powiedz mi, na jakiej ulicy dokładnie ta osoba została zaatakowana? Żebym to jeszcze pamiętał. Wiesz co, o ile się nie mylę... Nie, to na pewno będzie ta ulica. Ulica Długa 40. Nie. Alice, faktycznie jest coś nie tak. Ej, co się stało? George, my musimy tam jak najszybciej jechać. Ale czemu? Tam mieszka moja ciotka. O cholera. Ej, no nie czekaj, jedź z nią. Blaze, ale my niedawno ukradliśmy samochód. A co jeżeli tam będą miśki i się skapną? Oh, fuck. Josh, jak my dostaniemy się do Oxford, jak my nie mamy nawet żadnego środka transportu? Alice, ty chyba mnie nie znasz. Mam swoje sposoby. Chodź. Josh, możesz mi w tym momencie wytłumaczyć, co robi tutaj moje auto? Chwila, moment. To jest twoja bryka? Nie, kurde, bryka świętego Mikołaja, wiesz? Czekam na jakieś logiczne wytłumaczenie z twojej strony. Alice, to jest nie ten czas i miejsce, żeby ci to wszystko wyjaśniać. Josh, jaki jest powód, że nie każesz mi jechać dalej? Alice, zwróć uwagę na to, że tam mogą być miśki. Jakie znowu miśki? Mów po naszemu. Tak nazywamy policję. Alice, oni nie mogą się skapnąć, że ja to jestem Josh, ten, co jest z mafii. Inaczej mnie wsadzą do paki i naprawdę będę miał przerąbane. Mam pewien plan. Musisz kompletnie zmienić swój wygląd. Inaczej tam się nie dostaniemy. Tylko w jaki sposób ja zasłonię tą bliznę na twarzy? Josh, w jakim ty świecie żyjesz? Myślisz, że kobiety się nie malują? Co? Będziesz robiła mi makijaż? Nawet się nie waż. I mówi to chłopak, który nie wiedział, że ukradł mi samochód. Ja myślałem, że ten samochód kompletnie należy do kogoś innego. A ja słyszałam, że zrobili ciebie w chuja. W sumie nie najlepiej się czuję w koszulach, ale lepsze to niż nic. Poczekaj, jeszcze jedno. I tak wyglądasz zdecydowanie lepiej. Ta, myślisz, że policja się nie skapnie? Że mam tutaj jakąś ranę? No błagam cię. Co najmniej, Josh, musimy spróbować. A teraz chodźmy. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało, pani Krystyno. Także mi ciężko to uwierzyć. Ale dziwne, że Alice nie została o tym poinformowana. O wilku mowa. O Jezu, Kayla, tak się cieszę, że ciebie widzę. Nawet nie wiesz jak. Jezu, Alice, wraz ze współczucia. Normalnie media o tym huczą. To gdzie są kamery i tak dalej? Policja ich wygoniła. Wiecie coś więcej na temat cioci Lindy? Na razie z mediów się dowiedziałam, że jest ranna. Niestety, Alice, z takimi informacjami musisz już iść do policji. Stoją koło domu Lindy. Okej, to w takim razie idę się dowiedzieć. Dzięki wielkie. Witam. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Proszę pani, chciałabym tam wejść do środka. Przykro mi, ale nie wpuszczamy tam nieznajomych ludzi. Tylko bliższa rodzina. Jestem im bliską rodziną.
Pani Linda to jest mój prawny opiekun. Ma pani może przy sobie jakiś dokument potwierdzający pani tożsamość? Tak, tak, oczywiście, mam dowód osobisty. No dobrze, to w takim razie proszę za mną. Li Chi, wpuścimy tutaj pewnych gości, dobrze? Jasne, jasne, nie ma problemu, mogą wchodzić. Zatrzymujesz ten krwotok, czy nie? Hayden, a co myślisz, że ja po prostu siedzę na dupie i nic nie robię? Nawet ten bandaż mało co daje. Boże, ciociu! Jejku, Alice, Boże, dobrze, że ciebie widzę całą i zdrową. Boże, ciociu, kto ci to zrobił? Mało co z tego pamiętam. Wszystko działo się tak szybko. Ciociu, pamiętasz co najmniej jak wyglądał? Pani Smith, myślę, że przesłuchaniem to zajmuje się policja. Mi w tym nic nie przeszkadza. Chciałabym po prostu porozmawiać z moją siostrzenicą. Ciociu, teraz to już bez znaczenia, jak ten bandyta wyglądał. Najważniejsze, żebyś teraz wyszła z tego cało i zdrowo. Już jesteśmy. Gdzie jest ta poszkodowana? O, Lichi, przepuść ich. To są ratownicy. Ciociu! Boże, Amanda, tracimy ją! Nie, 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 ciociu, proszę, nie rób mi tego, proszę, spokojnie, nie! Spokojnie, Alice, uspokój się. Pani Lindo, niech pani tego nie robi. Nie może pani, nie w tym momencie. Godzina zgonu, 9:30. Co? Nie, 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 ciociu, proszę, nie, nie, nie rób mi tego, rozumiesz? Alice, proszę, wyjdźmy stąd. Nie możesz tego widzieć na własne oczy. Ja jej tutaj nie zostawię. Proszę, nie.